Myślę, że pana Wodka zapamiętają przede wszystkim jako takiego uśmiechniętego człowieka, jako dobrą duszę czwartego liceum. Zawsze, kiedy wchodził do szkoły, mówiłem mu dzień dobry, odpowiadał czołem i od razu się oczywiście uśmiechał. Pan Wodek był niesamowitym nauczycielem. Był bardzo spokojny, z niesamowitym poczuciem humoru. Jego czołem sprawiało, że miałam od razu lepszy dzień. Przekazał nam bardzo dużo wiedzy, jeżeli chodzi o filmy, o tworzenie filmów, o historię kina, o fotografii. Chciał nam przekazać tak dużo, a mało czasu tak naprawdę mieliśmy na to. Człowiek skromny i mądry, obdarzony niezwykłym poczuciem humoru i charyzmą. Czasem miało się wrażenie, że to chodząca encyklopedia z zakresu filmu. Zawsze trafnie potrafił zripostować daną sytuację. No człowiek przede wszystkim z pasją, wielką pasją do filmu. No a oprócz tej pasji do filmu był też zapalonym gitarzystą. Nie miałem wprawdzie z panem Więckowiakiem lekcji, ale z tego co wiem i z tego co słyszałem, mogę tylko żałować. Potrafił nauczyć. Wiedział z jaką częstotliwością przekazać coś uczniowi, żeby to do niego trafiło. Będę po prostu pamiętała, że był takim człowiekiem, który pokazał mi, że po prostu trzeba podążać za swoją pasją i robić to, co się lubi. Też dla mnie jest wielkim wzorem, że ukończył tą łódzką filmówkę i jest to dla mnie coś wielkiego. Chciałabym być takim człowiekiem jak pan Włodek w sumie, bo mimo wszystko się nie poddał. On nie odpuścił tego i walczy po prostu o to. Pamiętam dzień, który tak naprawdę zmienił moje życie, obrócił je do góry nogami całkowicie. To był właśnie dzień, kiedy zostałam wybrana na redaktorkę naczelną szkolnej telewizji. I pamiętam, że byłam bardzo zestresowana wtedy, bo nie wiedziałam, co mam robić tak naprawdę, jak mam być tą redaktorką, jak mam pisać newsy, jak mam wszystko to robić. A pan Włodek po prostu tak wziął mnie za rękę i poprowadził przez te wszystkie kroki. Zawsze mogłem do niego podejść, zawsze mogłem porozmawiać na każdy temat. Pamiętam, jak całkiem niedawno siedziałam z panem Włodkiem w studio i obrabialiśmy materiał do newsa. Wspomniałam mu wtedy, że jestem głodna, a on zaczął mi opowiadać, jak to dzień wcześniej robił w domu wypasione kebaby i nie pomógł mi tym za bardzo.
Zawsze pamiętałam to, że na początku zajęć telewizyjnych było coś takiego, że było sprawdzanie obecności i było to teraz, co jest najważniejsze na zajęciach telewizyjnych i wszyscy się odzywali, że obecność, bo to była taka najważniejszy moment w tych zajęciach. Na pewno każda klasa filmowa wspomina słynne czołem, które było nieodłącznym elementem tego profilu. Swego czasu powstało też z tym słowem wiele przeróbek. Stało się ono już w jakiś sposób ikoniczne, no bo gdy gdzieś je słyszeliśmy, każdy już wiedział, o co chodzi. Każdy miał w głowie pana Włodka. Gdzieś w pamięci zostaną na pewno też wycieczki, które organizował pan Włodek, czy to do szkoły filmowej w Łodzi, czy do telewizji, gdzie mogliśmy być rzeczywiście na prawdziwym planie filmowym, co było w sumie takim, myślę, marzeniem naszym tutaj, będąc na tym profilu. No akurat panu Włodkowi zawdzięczam bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Właśnie on uczył mnie, jak pisać newsy, jak tworzyć materiały telewizyjne. To też dzięki niemu mogłem wziąć udział w takich praktykach dziennikarskich, w takich praktykach wakacyjnych w telewizji ProArt. To dzięki niemu też mogłem poprowadzić wydarzenia w telewizji ProArt. Było to na Dzień Dziecka w 2018 roku. Więc dzięki niemu moje takie doświadczenie życiowe się powiększyło. W sensie naprawdę dzięki panu Włodkowi jestem teraz tutaj, gdzie jestem i dzięki niemu upewniłem się przede wszystkim, że chcę być dziennikarzem. Dla mnie pan Włodek był jakimś ważnym nauczycielem, bo głównie właśnie szłam do szkoły z myślą, że będzie tam pan Włodek, nauczy się dużo wielu nowych rzeczy, właśnie których lubię robić, na przykład montaż filmów, ogólnie dziennikarstwo, robienie zdjęć i właśnie jeszcze w niedzielę taki trochę w sumie dziwny powiem fakt teraz, bo robiłam akurat zdjęcia, w niedzielę pojechałam z moimi rodzicami do lasu i robiłam specjalnie dla pana Włodka zdjęcia grzybów w lesie, żeby później zapytać, co jest błędem w nich. I tak, jak się dowiedziałam o tym, to po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić, było mi tak smutno. I temu najbardziej zawdzięczam, że pomógł nam chwycić za początek naszych marzeń i dzięki temu możemy już sami decydować tak naprawdę, co będziemy robić i jak będziemy spełniać nasze marzenia. Dziękuję panu Włodkowi, że otworzył nam taką ogromną drogę. Ja mu zawdzięczam to, co robię, no bo on w sumie był takim pierwszym moim widzem, on zauważył we mnie potencjał, pomógł mi pchnąć to dalej, bardzo dużo mi pomagał, udzielał wielu rad, sprawdzał moje prace. On pozwolił mi pchnąć dalej tą moją pasję, on pozwolił mi z tą moją pasją iść dalej, uwierzyć trochę w siebie, gdy przyszłam tutaj na drzwi otwarte. To od razu poszłam do klasy filmowej, bo wiedziałam, że właśnie to chcę robić, to mnie interesuje. No i wtedy pierwszy raz spotkałam pana Włodka. On wtedy z uśmiechem powiedział, że o, widzę tutaj przyszłego reżysera, a ja mówię, że nie. On, no to aktorkę, ja mówię, że też nie. A on się pyta, no to co w takim razie? I wtedy powiedziałam mu, że właśnie interesuje mnie montaż. No i zaczęło się. Zaczęliśmy rozmawiać i opowiedział mi tutaj o tym profilu i powiedział, że czeka na mnie. I wprawdzie nie ma go już z nami na tym świecie i nie ma go z nami w naszej społeczności czwartego liceum. Ale wierzę, że przy każdej produkcji na tle filmowo-artystycznym, czy to teledysku, czy piosenki, on z nami będzie i będzie nas wspierać. Może nie fizycznie, ale duchowo.
Dziękuję, panie Włodku, za wszystkie nauki, za te wszystkie kroki. Cieszę się, że mogliśmy razem współtworzyć tak wiele pięknych projektów i telewizję szkolną i w ogóle na lekcji. I chciałabym mu bardzo podziękować za to wszystko, czego nas nauczył, co nam powiedział, za każde dobre słowo i wsparcie, które nam dawał. No i to są rzeczy, których nie wyczyta się gdzieś z książek, nie znajdziemy ich w internecie. To są lata ciężkiej pracy i doświadczenia. To jest bezcenny skarb teraz, ta wiedza, którego nikt nam nie odbierze. Co można więcej powiedzieć? Czołem, panie Włodku. Czołem, panie Włodku. Czołem, panie Włodku. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Miejmy nadzieję, że wkrótce się spotkamy w nieco innych okolicznościach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym wydaniu.